Proszę Państwa, właśnie Małgorzata Foremniak opowiada o motywacji. Tatuażami. Dlaczego się ludzie tatuują? Nie. Dlaczego przychodzą do Mam Talent? No bardzo. Proszę Państwa, w pełnej okazałości jurorzy programu Mam Talent, którzy... No okazałości, no bardzo nam miło, że się za stołem zawsze. Czasami, co prawda na scenę biegacie, ale... No nie tylko czasami. No to prawda. Teraz jest czempionem. Słuchajcie, Małgosia i Agnieszka już po raz czwarty będą miały przyjemność, bądź też zaraz powiedzą, czy przyjemność występów na żywo, podziwiania tych wszystkich artystów utalentowanych na żywo, a ty, Robercie, zadebiutujesz. I ja tak mam wrażenie, że ty nie spałeś dzisiaj. Patrzę na ciebie. Nie, dopiero zawsze się, tak coś dopiero co się zbudziłem, ale wiesz, to tak naprawdę dzisiaj może zadebiutuję, ale biorąc pod uwagę, że 4 razy robiłem to w Sopocie, to właściwie 5 raz. Nie, no to luz, ale to się nie. To nie liczy. Chcemy wam pokazać coś. Nie wiem, to będzie strasznie. Tak. Wyciągnęliśmy to od waszej produkcji, trochę nas to kosztowało. Wow. Ale więc teraz zobaczymy, ile was to będzie kosztowało. Nie likujemy tego, nie mi to. Uwaga, 3, 4. To jest początek programu, dobra? Jest pierwsza wejść, energia, dobra, tak. Go! Wejście z plan. Przepraszam. Czy możesz pokazać dekolt z tyłu? Dekolt z tyłu, proszę bardzo. Zapraszam. A ja nie idę. Jakiś whisky do środka. Jak chcesz, możesz moją Coca-Colę, ale na cholerę będziesz gazowana, piła. Chyba cię wiesz, podnieś. Głosujemy. Małgosia? Jestem na nie. Robert? Jestem na nie. Również jestem na nie. Dziękuję bardzo. Ja lubię, jak jesteśmy na nie. To jest z***iste. Czuję, że żyję. Ile osób przepuściliśmy dzisiaj? Aż 2. Ale taki jak nas dwóch? Jak nas dwóch, nie? Ale jak nas dwóch. No bo tak się tylko rymuje. Dobra. Każda! Proszę, miłość na koniec. A przez cały czas mnie biły i nie dawały mi jedzenia.